Audio Jungle. Elfita. Mieścina zbudowana w olbrzymim magicznym kręgu. Rodzaj słabej magii zapewnia wieśniakom wszystko, czego zapragną. Co wręcz żenujące, w większości pragną oni po prostu pokoju, szczęścia i długiego, spokojnego życia. Tak się zastanawiam, czy to jest Elwita czy Ewita. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i jestem ciekawy, cóżeś takiego ciekawego kryje się za tą nazwą. No to zabieram się do roboty. Thank you.
Więc właśnie. Zastanawiam się, jakim sposobem straciłem save'a. No ale cóż, no tak niekiedy bywa. Nic się na to nie poradzi. Podwyższenie poziomu. Okej. Dobra, jego tutaj na razie jeszcze nie ma. W sumie tutaj może być to drugie wejście, to też trzeba zobaczyć.
Tak, tutaj ewidentnie coś mamy. Przejrzeć. Proszę. Kolejne dwa wampiry. Piękna sprawa. Czy mamy tu jakieś leżendowe? Zapewne. Dobrze by było tutaj. Tędyk. Też jest to jakieś rozwiązanie. Przed tymi drzwiami. O. Tam kopią. W sumie nie ma potrzeby na razie. Zastanawiam się, co ta oczyszczalnia robi. Może inaczej zrobimy. Zacznijcie tutaj ćwiczyć lepiej. Będzie dobrze. Okej, czyli tutaj... Można rzec, że coś tu musi być. Musimy tutaj dojść. Dobrze.
wskrzeszenie stwora. Okej, to też może się przydać. Te wampiry tam się nawalają. 6 już mamy. To jest całkiem sporo. Jest i przeniesienie stwora, super. Jeżeli chodzi o przeniesienie stwora, wolałbym wampira takiego na jakimś dobrym poziomie. Zabrał, dobra, zabrał. Myślałem, że zniknęło. A to jeszcze na spokojnie. Nie wiem, dlaczego to tutaj ciągle jest. O. Ja myślę, że i tak byśmy się przebili tędy. Zrobimy tutaj pułapkę. Pułapek tutaj nawalimy. Będą mieli trochę problemu. Okej. Poziom wyżej. Teraz mnie interesuje, czy ten mój demon. On jest dyszka i to jest max. Ok. Szczerze to wolałbym naprawdę wampira. Jeszcze przydałaby się jakaś taka jedna. Na razie to dużo. Coś czuję, że tam będzie naprawdę bardzo dobry przeciwnik. To nie byle co. Podejść z tej strony. Szybciej te pułapki, ale to mi same drzwi robią. Thank you.
odkryte w tym momencie. Jeszcze pozanoście te pułapki tylko. Będzie wszystko ok. Coś tutaj? Nie, na razie nie mamy. Jakoś musimy ich tutaj zwabić. Jest pułapka magmowa. Sporo. No dobra. Zapisz. Nie, raczej przebiliśmy się już do nich, więc nie ma odwrotu.
troszkę tutaj odkryć. Kolejne. Teraz musimy tylko... Wskrzeszenie musimy zrobić. No nie pozwolę sobie stracić taką damę. Thank you.
może się tutaj uda faktycznie. Jakoś to... Chochlików trochę? Musicie zacząć tutaj kopać. Jednak te wampiry są bardzo dobre. Mamy tej damy chyba, czy mamy ją? Nie, no jest. Możemy sobie ją przejąć. Nie bip. Czyli zastraszyć, gdzie ty jesteś teraz? Idziemy w tędek, było gdzieś tutaj. Co mnie tu przeniosło? O, Jesus. Zacznijcie to przejmować. Nie da rady, ty musisz tutaj być ze mną. Uś ty w ostatnim momencie. Co on tu się gdzieś podradzał? Yeah.
cię tu przejąć. Kroku was tutaj. Tak jest. Wiem, że się nie możecie dostać, ale... Kurczaki. Będziecie mieli od razu żarcie zapewnione. Przejęte. Przejęte. Bardzo dobrze. Tutaj praktycznie już serce lochu. Okej, przeniesienie stwora. I teraz ja już na pewno wiem, kogo wybiorę. Dama na dyszce to jest naprawdę fajna sprawa. I spróbujemy z damą na dziesiątce, bo jest nie dość, że szybka. I potrafi zrobić kuku. No, co jest, panowie? Wiem, że ale tu jest serce lochu. Rozwalcie, a będzie spokój. Kilka demonów żółciowych i wszystkich opornych poddaj swej władzy, o nikczemny. Pięknie. Jeszcze nie przejęte, kurczaki są. No i troszkę tutaj było rzeczywiście problemów. A największy to był problem z pierwszą częścią mojego zapisu i tak prawdę powiedziawszy nie wiem, czy nie straciłem połowy mojego zapisu. Musiałem przerwać, a kiedy już chciałem wczytać, to połowę szlak trafił, ale mam nadzieję, że mi się uda to jakoś odzyskać. Jeżeli nie, no bardzo przepraszam. Misja została zaczęta tylko i wyłącznie od połowy. Dobrze, że na samym początku zaatakowałem od razu tego gościa po lewej stronie. O tak to bym dostał prawdopodobnie bęcki z lewej i z prawej i miałbym dwóch mocnych przeciwników. Jak widać, sprawiało to troszkę problemu. Fajnie było przejąć tych tutaj wampirów, ale w pewnym momencie udało mi się zrobić już cmentarz i z tych trupów, których tutaj podostawałem, no, udało się ich troszkę tutaj zrobić. Jak widać, mam 10. Przeniesienie damy. No i tyle. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Zobaczymy, co to będzie. Na razie, cześć.